Koncert Dawida Kwiatkowskiego był hitem soboty na Dniach Końskich, ale to w niedzielę do Parku Miejskiego przybyło więcej widzów. Doskonałe show kabaretowe Marcina Dańca i świetny koncert grupy Bratanki z wokalistką Agnieszką Dyk zachwyciły koneccian. W niedzielę rozdano także najważniejsze gminne nagrody – koneckie gloriety. Jedna z nich przypadła naszej redakcji. Dni Końskich w piątek rozpoczęło spotkanie piłki nożnej pomiędzy drużyną urzędników i policjantów, a ekipą Grzegorza Piechny. W sobotę wszyscy mogliśmy rozkoszować się doznaniami artystycznymi, a zapewniły je znakomite koncerty zespołów z miast partnerskich Końskich, z Węgier, Słowacji oraz Ukrainy, występ rodzimej grupy Haszkuki oraz idola nastolatek Dawida Kwiatkowskiego. W sobotę swój wernisaż miała także wystawa koneckiej artystki Elżbiety Musiał, jednak apogeum emocji czekało nas w niedzielę. Ostatni dzień święta gminy rozpoczęły występy artystyczne podopiecznych Studia Piosenki Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich. Ze sceny imprezę ponownie prowadził duet Anna Wiaderna oraz Paweł Solarz. Mieszkańcy, podobnie jak dzień wcześniej, mogli korzystać ze strefy food trucków, gdzie królowała kuchnia świata, a także z wesołego miasteczka. W niedzielę na Festynowym Placu także mogliśmy spotkać wolontariuszy zbierających na rzecz budowy domu bez barier dla Sebastiana Makowskiego w ramach akcji Razem dla Seby. Na scenie zaś działo się wiele. O godzinie 17 wkroczyła tam znakomita konecka wokalistka Dominika Wróbel, a akompaniował jej zespół, któremu przewodził jej mąż, fenomenalny gitarzysta Marcin Wróbel. Usłyszeliśmy m.in. piosenki z ich debiutanckiej płyty Tysiące łez. Z formalnego punktu widzenia tego dnia najważniejsze jednak było wręczenie głównych gminnych nagród, koneckich gloriet. Ona nie urodziła się od razu, zmieniała się forma, ale generalnie to było w kadencji 2006-2010. Wtedy przyznaliśmy pierwsze wyróżnienia najpierw w dziedzinie sportu, a potem w ogóle w wielu dziedzinach. Ten stan, czyli ta forma gloriety, ta forma wyróżniania, te dziedziny, to już jest ostatnich 6-7 lat. Natomiast w ogóle to wypłynęło z potrzeby zaprzeczenia takiej tezie od dawna głoszonej, która sprowadza się do porzekadła: cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie. Otóż jeżeli mamy coś, ludzi, instytucje, działania, które wymagają wyróżnienia, no to nie ma na co czekać. Nie ma czekać, aż ktoś to odkryje. To nasz obowiązek, żebyśmy takich ludzi, takie instytucje, takie działania pokazali jako wzorzec, jako punkt odniesienia. I temu to ma służyć. O tym, jak wyglądała procedura przyznania tegorocznych koneckich gloriet, to powiedział nam wiceburmistrz koński Krzysztof Jasiński, który jednocześnie jest szefem kapituły wyłaniającej laureatów nagrody. Oprócz niego w kapitule znajdują się Marek Mika, prezes KSWP, Anna Głębocka, sekretarz gminy Końskie, Krystyna Milczarek, Dariusz Kowalczyk i Piotr Słoka. W tym roku przyznano 11 nagród. W tym roku do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęły 23 wnioski wskazujące na potrzebę analizy, dogłębnej analizy tych wniosków firm, instytucji, podmiotów gospodarczych, osób prawnych i fizycznych. Wybór był bardzo trudny, bo przynajmniej po 2-3 wnioski były w każdej kategorii. Kapituła po dogłębnej analizie dokonała wyboru i w zasadzie we wszystkich kategoriach mamy przyznane nagrody. Tych nagród burmistrza miasta i gminy Koneckiej Gloriety dokładnie jest 11. Do 15 lipca powinny zgodnie z regulaminem wpłynąć wnioski do Urzędu Miasta i Gminy. Następnie te wnioski są analizowane pod względem formalnym. Te, które nie spełniają wymogów formalnych, są odrzucane, natomiast pozostałe są poddane analizie formalnej ze strony kapituły. Kapituła wskazuje te nominacje burmistrzowi miasta i gminy,
który podejmuje ostateczną decyzję. Natomiast burmistrz Krzysztof Obratański nie miał wątpliwości co do racjonalności wskazań dokonanych przez kapitułę. Kapituła jest zróżnicowana, ale generalnie wydaje mi się, że istnieje pewna wspólna myśl, wspólny zamysł, by z zgłoszeń do nagrody, do Glorietty, wyłuskiwać te, które po pierwsze są niezwykle autentyczne, ale po drugie związane są z określonym rokiem. Wydaje mi się, że Glorietta po pierwsze trafia w godne ręce, a po drugie, że kapituła dobrze typuje. W każdym razie ja nie znalazłem podstaw, żeby dokonywać jakiejś ingerencji w ich opinię. W tym roku w gronie laureatów znalazła się m.in. nasza redakcja. Dziękuję Państwu, bo tak jak Pan Burmistrz powiedział, bez widzów, bez odbiorców, bez koneczczan, bez naszych emigrantów, my byśmy nie istnieli. Dziękuję naszym reklamodawcom. To jest niezwykle ważne, w dzisiejszych czasach szczególnie ważne. Wiemy, jakie problemy mają media, różne media, i gdyby nie te środki prywatne, media nie mogłyby istnieć. Dlatego z tego miejsca reklamodawcom szczególnie dziękuję. I na koniec dziękuję kapitule, dziękuję panu burmistrzowi za wybór. Oprócz TKN24.pl koneckie Glorietty otrzymali KSSPR Końskie, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Końskich, wydawnictwo Ars Libris, działające przy Koneckiej Bibliotece Publicznej, za publikację 100 postaci na stulecie niepodległej, poczet zasłużonych dla ziemi koneckiej. Centrum Ogrodnicze Toskana, Odlewnia Żeliwa Fansult, wybitny regionalista Marek Kozerawski, Centrum Informacji Turystycznej w Końskich, konecki artysta, pisarz i rysownik Marian Chochowski oraz koneckie zakłady odlewnicze. Szczegółową relację z wręczenia koneckich gloriet zaprezentujemy Państwu wkrótce. Wszyscy przybyli czekali jednak na dwie gwiazdy wieczoru. Najpierw show kabaretowe pełne lokalnych dygresji oraz odniesień do świata polityki dał Marcin Daniec i już wtedy konecki park pękał w szwach. Po występie Marcin Daniec przyjął szalik od piłkarzy Neptuna Końskie, pozował z nimi także do wspólnego zdjęcia. Młynek! Okej! Słuchajcie, mijałem te miejscowości 140 na godzinę. Też nie jesteś stąd, bo nie złapałeś żartu. Chłopie, 20 na godzinę i to żniesz, wiesz odkąd? Od Szydłowca. Jedzie artysta z Krakowa, wie, że będzie nadpędzał, wie, że będzie dodawał, ale dwa paseczki, frum, frum, frum. Zjazd prawo, Szydłowiec i tuk, 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 tuk. 3 na godzinę i napis Końskie. Jezu mój, Matko Boża, dzięki Ci. Niech inni se jadą, gdzie mogą, gdzie chcą. Do Wiednia, Paryża, Londynu. A ja tu do Końskich dziś ginałem co tu. Przysięgam, ta skaż, nie mógł. Bo się jeszcze ludziom tak dobrze jak tu. Tylko tu w Końskich, gdzie śpiewem cię tulą i budzą ze snu. Przyjechałam miesiąc temu, dosłownie na chwilkę. Tata brał co pół godziny różową pastylkę. Jak pobyła u nas tydzień, straszna rzecz się stała. Tata miał nerwowy atak. Wtedy pojechała. Natomiast na około 20 minut po godzinie 20 na scenę w Parku Miejskim w Końskich wkroczyła grupa Bratanki z wokalistką Agnieszką Dyk. Trzeba przyznać, że dobór gwiazd dnia zapewnił znakomitą frekwencję na Dniach Końskich 2019. Tym akcentem zakończyły się bardzo udane Dni Końskich, których organizatorem była Gmina Końskie oraz Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich.